którego sobie się zapisuje Michała, który przewodniczy naszej mszy świętej, jest znakiem jedności naszej z Kościołem. Witam go bardzo serdecznie. Witam ojca prowincjała jezuitów w prowincji Towarzystwa Jezusowego Wielkopolsko-Mazowieckiej, ojca Zbigniewa Leszowskiego. Witam księdza dziekana, dekanatu Mokotowskiego, księdza Bartłomieja Gruna, a także chciałbym powitać księdza wicedziekana, dekanatu Mokotowskiego, księdza Andrzeja Rzesińskiego, moich współbraci i was wszystkich. Byśmy świętowali i uczcili naszego patrona i modlili się za jego wstępnictwem. Księży biskupie Michale, prosimy o duszpodniczenie, modlitwę w intencji naszych parafian i wszystkich gości, którzy tutaj się gromadzą, wszystkich, którzy przychodzą do naszej świątyni, aby ze wstawiennictwem Szczepana upraszać wszelkie potrzebne łaski. Bardzo się cieszę, że święto Szczepana męczennika mogę przeżywać w kościele jemu dedykowanym. Thank you.
I tych, którzy pochodzili z Sycylii, z Azji,
zadrzały jeden ich serca i zgrzytali zębami o niego. A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga. I rzekł: widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca samego szału. Tak kamienowali się Pana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A gdy odsunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie licz mi tego grzechu. Po tych słowach skonał. Oto słowo Boże.
Czubek, w którym leżał Jezus, kształt sarkofagu, w którym jego ciało martwe będzie kiedyś złożone. A pieluszki przypominają salę, w której to ciało kiedyś będzie wyjęte. A Maryja, przedstawiona na ikonie Bożego Narodzenia, i przytulę Jezusa jak na tylu pięknych obrazach związanych z tą tajemnicą. Ale spoczywam na posłaniu w chorobie. Czerwieni, który jest koronem króla, króla królów, a jednocześnie koronem krwi, którą Chrystus przelewie. I głowę odwróconą od Jezusa opiera na dłoni w taki sam sposób, w jaki będzie opierać głowę na dłoni na ikonie ukrzyżowania. W ten sposób ikona Bożego Narodzenia przekazuje głęboko teologiczną intuicję, że ta radość wcielenia zostanie okupiona śmiercią. I my, rozważając radosne tajemnice świętego Różańca, a później dołączone przez świętego Jana Pawła tajemnice światła, dochodzimy do tajemnic bólu, męki, śmierci naszego Pana. Aby wszystko zakończyć chwałą zmartwychwstania i to sąsiedztwo dwóch świąt Bożego Narodzenia i męczeństwa świętego Szczepana w jakiś sposób poprzez liturgię wyrażają tą samą myśl. Pozwólcie, że zacytuję tutaj kazanie świętego Fulgencjusza, biskupa Ruska, który wygłosił w swojej diecezji w Rusce, w Polskiej Afryce, około 1500 lat temu. A zaczął tak. Wczoraj święciliśmy narodziny ziemskie wiecznego króla, a dziś obchodzimy chwalebną mękę żołnierza. Wczorajszego dnia nasz król, przybrany na zgodną szatą ciała, wyszedłszy z łona dziewicy, raczył świat nawiedzić. Dzisiaj jego żołnierz opuszcza siedzibę ciała i pełen chwały wchodzi do niego. Miłość, która Chrystusa przywiodła z niebie na ziemię, Szczepana powiodła z ziemi do nieba. Miłość ta najpierw objawiła się w naszym królu, by potem zajaśnić w jego żołnierzu. Śmierć Szczepana, który należał do grona siedmiu diakonów wybranych przez apostołów, była śmiercią dobrowolną. Wstając w synagodze, głosił śmierci zmartwychwstanie Chrystusa w swoim ranku, odwołując się do dobrze nieznanej historii biblijnej i zdawał sobie sprawę, że jego słowa mogą wzbudzić sprzeciw, co więcej, nienawiść i zadowolenie.
wielkim szykłem i wielka nauka dla nas. Związek coraz bardziej wygodny w konstytucyjnym świecie. Czy moja miłość do Chrystusa jest większa niż mój lęk przed śmiercią? Czy gotów byłem, gdyby zaistniała taka konieczność? Wybrać raczej Chrystusa niż doczesne życie. Warto zmierzyć się z tym pytaniem, nawet jeśli będziemy bali się odpowiedzi. Bo tutaj dochodzimy do serca chrześcijaństwa. Odwołam się znowu do ikony Chrystusa, na której ten zamiar, który leży w łuku zakopanym, jest w dobrym narażniku tej ikony kopany przez te słomki, co jest naturalną rzeczą, kopaną dla dziecka, ale ta misa kąpieli Jezusa ma kształt szczelizny. Oczywiście Chrystus nie potrzebował chrztu, Chrystus ten chrzest ustanowił, ale czy to jest chrzest, który warto dzisiaj wspomnieć? Chrzest jest naszym założeniem, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Aby w nas umierał stary człowiek z jego uczynkami, z jego skupieniem na siebie, z jego chorobliwym szukaniem swojej wygody, swojej uczwarki, swojej przyjemności. Wspomnijmy dzisiaj podzielonej śmierci i podzielonej Polsce z jego niechęcią, a może nawet nienawiścią do przeciwników politycznych. I z tymi wszystkimi murami, które budujemy dookoła siebie. Bóg chce, żeby to w nas umarło, abyśmy stali się ludźmi prawdziwie wolnymi, gotowymi oddać życie dla Niego. Nie liczmy tylko, jest dana ta łaska.
stając wobec swoich prześladowców, ginąc pod kamieniami, które w niego rzucają. Modli się, Panie, nie ponieś mi tego grzechu. Modli się, Chrystus, który wołał, Ojcze, przebacz, bo nie wiedzą, co się nią. Jak Chrystus w swoich ostatnich słowach powierza duszę Bogu, w ręce Twojej Panie powierza Ducha Mego, to jeszcze Pan modlić się. Umierając, proś, Panie Jezu, przyjmij Ducha Mego. Miłość upodabnia tego, kto do tego, kogo kocha. Im większa miłość, tym większe upodobnienie. Nie inaczej jest miłość ludzkich, która wypływa przecież z miłości do jednego Boga. Im głębsza miłość współmałżonych, tym głębsze podobieństwo, które nie wyraża różnic, które nie niweczy ludzkiej wolności, indywidualności, ale które upodabnia w najgłębszy sposób. I myśl trzecia. Wśród tych, którzy wymianowali, był Szafel. Wyrzucili go za miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli szatę z tych młodzieńca z danego szafa. Wiemy, kto to był. Gorliwy faryzeusz, który przekonany, że służy Bogu, opętany był nienawiścią do chrześcijaństwa. I znam dalszy ciąg jego życia. Być może właśnie tutaj, w tej sytuacji, kiedy usłyszał od człowieka, który został skazany na śmierć, przypuszczalnie przez niego. Nie licz mu tego grzechu, Panie. Być może tutaj po raz pierwszy nastąpiła jakaś refleksja, nie wiemy tego, ale znamy się dalszy. Kiedy Szatan stał się Pawłem, kiedy nienawiść do chrześcijaństwa przemieniła się w miłość do Chrystusa i kiedy stał się wielkim apostołem narodowym, ten, który usłyszał od swojej zabijanej ofiary, Panie, przebacz mu. Kochani, dotykamy tutaj bardzo głębokich tajemnic wiary, które wyrastają z Bożego Narodzenia. Wiary, która jest miłością, wiary, która jest przebaczeniem. Pozwólcie, że tak jak zacząłem, jak to skończę, awokadami sprzed 1500 lat świętego Fulgencjusza. Szczepan mocną miłością przez zwycięstwo zapamiętał nienawiść Szafa i tak sobie wysłużył, by jego prześladowca na ziemi stał się dla towarzysza w niebie. Święta i niestrudzona miłość Szczepana pragnęła zdobyć modlitwą tych, których nie zdołała nawrócić upomnieniami. A teraz Paweł weseli się wraz ze Szczepanem, razem z nim zażywa chwały Chrystusa. Wraz ze Szczepanem raduje się i króluje. Tam, gdzie pierwszy podszedł Szczepan ukamienowany przez Pawła, tam wśród zanim podążył Paweł w wsparciu modlitwach Szczepana. Oto prawdziwe życie, bracia moi. Tam Paweł nie wstydzi się za bycie Szczepana, a Szczepan raduje się towarzystwem Pawła, gdy w ogóle jest radosna miłość. Ona w Szczepanie przemogła zdrowość Żydów. W Pawle zakryła mnogość
jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, Ty pod gradem kamieni modliłeś się,
nawet ze swoich prześladowców. Wstaw się proszę za mną przed Bogiem, abym każdym swoim słowem i czynem potwierdzał wiarę w Jezusa oraz potrafił miłować wszystkich, nawet moich nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Dlatego niebo i ziemia.
Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane.
abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamęku, w pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, w której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Bóg mi Pański niech zawsze będzie z Wami. Thank you.
i przedłużasz naszą radość w święto pierwszego męczennika Szczepana. Przez Chrystusa, Pana naszego. Nasz konparacjalny wprowadził nas w chwałę jedną z tego, którą słyszał także święty Szczepan, za co bardzo dziękuję Bogowi. Za ten klimat, atmosferę odniosą. Dziękuję świętemu biskupowi Michałowi za przewodniczenie, za pokrzepienia i umocnienia. Chcę się dołączyć do tych życzeń ojca proboszcza i wam wszystkim, moi drodzy świeckim i obecnym tutaj duchownym, słowcem prowincjalną na czele, dziekanem proboszczem i siostrą zakonną. Chcę wam życzyć tego pokoju, który niesie Jezus, który nie jest pokojem z tego świata. Życzę wam radości kontemplacji łupka zanurzonego w niepokoju tego świata. Pan z wami.